Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ciekawym odcinkiem, który wydaje mi się, że może się wielu osobom przydać z racji, że jest to 100 pomysłów na świąteczne prezenty dla nastolatki. Oczywiście znajdziecie tutaj również pomysły dla chłopaka, dziewczyny, babci, mamy, taty. Możecie wyciągnąć stąd wiele pomysłów, ale głównie filmik jest przeznaczony dla prezentów dla nastolatki, w moim wieku, może starszej, może młodszej. No znajdziecie tutaj naprawdę wiele kreatywnych pomysłów. Starałam się wyszukiwać i takie podstawowe rzeczy, które często się dostaje na święta, ale także takie perełki. Także jeżeli docenicie moją pracę, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. A ja bez zbędnego przedłużania rozpoczynam ten odcinek. Pierwszym pomysłem na świąteczne prezenty są ostatnio dość popularne lampki LEDy, które możecie sobie przykleić w danym miejscu w pokoju i pięknie oświetlą Wam cały pokój na jakąś imprezkę, czy też na jakiś wieczór z książką, cokolwiek chcecie. Myślę, że taki prezent może się przydać wielu osobom i będzie pasował do wielu pokoi. Kolejnym pomysłem jest świąteczny koc, na przykład taki jak mam tutaj. Ich dostaniecie naprawdę zarówno dużo w sieci, jak i w jakichś sklepach z meblami, czy też z jakimiś rzeczami do domu, także tego akurat jest bardzo duży wybór. Następnym pomysłem na świąteczny prezent jest książka. Jeśli chodzi o książki, to także możecie wybrać naprawdę różne pomysły, w zależności od tego, co kto lubi czytać, czy jakieś horrory, dramaty, romansy, czy cokolwiek, ale jest jedna książka, którą bardzo mogę Wam polecić. Jest to książka świąteczna, która jest powieścią, uwaga, autorki bestsellera The Kissing Booth. Dajcie znać, czy to oglądaliście, ja na przykład to oglądałam i bardzo to lubię, także ta książka również może być dla Was ciekawa. Jest to właśnie świąteczna książka, proszę bardzo, tak się prezentuje okładka, możecie sobie teraz zobaczyć. No, wydaje mi się, że dla wielu osób na jakiś taki świąteczny wieczór może być fajna do przeczytania. Teraz przeczytam Wam spis, który jest z tyłu. Jak to? Nie przyjedziesz do domu na święta? Eloise, zdeklarowana maniaczka Bożego Narodzenia, nie może już doczekać się świąt. Nie rozstaje się z playlistą z piosenkami Michaela i organizuje szkolne jasełka. Jej świątecznego entuzjazmu nie jest w stanie ostudzić nawet przystojny sąsiad Jamie, zachowujący się jak Grinch. Niereformowalna pracoholiczka Kara, bliźniaczka Eloise, ma na święta zupełnie inne plany. Zamierza intensywnie pracować, a także dowiedzieć się, jaki sekret skrywa przed nią jej chłopak George, mężczyzna pozornie bez skazy. Siostry do niedawna były sobie bardzo bliskie, ale odkąd Kara przeprowadziła się do Londynu, wszystko się zmieniło. Eloise nie daje jednak za wygraną. Zapowiada się białe Boże Narodzenie. Wygląda więc na to, że Kara przy małej pomocy swojej siostry nie zdoła oprzeć się magii tych cudownych chwil. Czy aby na pewno? Książka jest dostępna w wielu księgarniach i wydaje mi się, że idealnie się sprawdzi na jakiś wieczór z książką świąteczny. I co? Oprócz tego macie link do książki w opisie, a ja już przechodzę do dalszej części filmiku. Czwartym pomysłem jest jakiś ciepły, miły, ładny, świąteczny szlafrok. To, co możecie kupić również na świąteczny prezent, to jest jakaś bluza. Może być z wyższej półki cenowej, niższej półki cenowej, ale wydaje mi się, że każdemu przyda się na zimowy, zimny dzień ciepła bluza. Kolejnym pomysłem jest świeczka. Również macie ogromny wybór świeczek w różnych sklepach. Jakiś ciekawy film. Też wydaje mi się, że wielu osobom się przyda, zwłaszcza jeżeli macie jakiś w rodzinie filmowców. Następnym pomysłem jest paletka cieni. Również macie ogromny wybór w różnych drogeriach. Następnym pomysłem są kosmetyki pielęgnacyjne, różnego rodzaju kremy, balsamy. Tego też jest w wielu, wielu sklepach, nawet zestawy. Wydaje mi się, że każdy ucieszy się z zdjęć w ramce, zwłaszcza jeżeli to są jakieś rodzinne bądź jakieś przyjacielskie zdjęcia, które naprawdę świetnie przypominają o różnych dawnych wspomnieniach. Torebka dla dziewczyn idealnie się sprawdzi. Wydaje mi się, że większość dziewczyn nosi torebkę albo plecak i to swoją drogą też jest kolejny pomysł na świąteczny prezent. Obudowa na telefon. Jeżeli wiecie, jaki dokładnie model ma osoba, której chcecie kupić prezent telefonu, no to wiadomo, że w różnych sklepach możecie dostać różnego rodzaju obudowy na telefon. Funko Popy, czyli tak zwane takie małe figurki z różnych seriali, filmów, różnych piosenkarzy, różnych aktorów. Możecie ich znaleźć naprawdę bardzo dużo. Są one w coraz niższych cenach, teraz pojawiają się na rynku w wielu różnych sklepach i wydaje mi się, że dla jakiegoś kolekcjonera i maniaka jakiegoś serialu idealnie się sprawdzi. Świąteczny kubek. To też świetny pomysł. Butelka. Może to być butelka filtrująca wodę lub taka po prostu na wodę, na jakieś picie. Jest w sieci bardzo dużo różnych butelek, które mają fajny kształt i fajnie wyglądają. Powerbank, czyli przenośna ładowarka, którą możecie naładować praktycznie wszystko w różnym miejscu. Zabieracie to ze sobą do torebki
i ma różne kształty, różne kolory. Możecie tego również znaleźć pełno w różnych sklepach. Lampka solna, czyli taki gadżet, który nie dość, że ładnie wygląda, to jeszcze świeci. Pojawia się tego teraz coraz więcej i powiem wam, że kiedyś mi to nie podobało, a teraz sama zamierzam sobie taką kupić. Obudowa, a raczej taki case na klawiaturę, też możecie tego znaleźć mega dużo. Możecie dzięki temu uzdobić swoją klawiaturę, że będzie cała różowa, jakaś tęczowa i tego typu różne rzeczy. Rysik, jeżeli osoba, którą znacie, lubi robić jakieś notatki na telefonie bądź jakieś rysunki, to fajnym pomysłem jest również rysik do tabletu czy też telefonu. Głośnik. Wydaje mi się, że każdy lubi słuchać muzyki i każdemu głośnik się przyda. PSP, czyli taka przenośna gierka, którą możecie zabrać w sumie ze sobą wszędzie, na każdą podróż. Jeżeli jest ktoś w rodzinie, kto lubi grać w gry, to takie PSP mu się świetnie sprawdzi. Polaroid, czyli aparat, który automatycznie wywołuje zdjęcia i innym pomysłem jest to też, że możecie kupić specjalnie klisze do tych zdjęć. Lusterko, na przykład takie podświetlane. Bucket hat, czyli czapka rybacka, ostatnio bardzo modna i może też być śmieszna, jeżeli kupicie jakąś fajną z fajnym wzorkiem. Mały blender do robienia sobie takich smoothiesów, po prostu wrzucacie tam owoce, miksujecie to sobie naciskając guzik i automatycznie macie do wypicia zdrowy koktajl. Neonowy znak. Jest wiele firm, które robią takie znaki na zamówienia i można zrobić dokładnie, dosłownie każdy rysunek, każdy napis, jaki tylko chcecie i jeżeli dana osoba się czymś charakteryzuje, możecie zrobić właśnie z tym taki neonik w dowolnym kolorze. Mały projektor. Jeżeli ktoś w waszym domu, czy też w rodzinie, czy też jakiś przyjaciółka ma ścianę, na której może wyświetlić fajny film, kupcie mu projektor z racji, że dzięki temu będzie zapraszał was na noce filmowe. Lokówka. Świąteczne bądź nieświąteczne, ciepłe skarpetki. Mini drukarka do zdjęć, którą możecie wywołać m.in. zdjęcia z telefonu, z komputera, z tableta i tym podobnych rzeczy. Musujące kule do kąpieli. Karty podarunkowe do wielu sklepów. Naprawdę znajdziecie już chyba w każdej sieciówce karty rabatowe. Oczywiście słodycze, bo wydaje mi się, że każdy by się ucieszył z słodkości. Bransoletki z charmsami, czyli jakby takimi małymi zawieszkami. Osoba, która ma taką bransoletkę, może sobie zbierać do tego właśnie takie zawieszki z różnych miejsc, z różnych sklepów i potem fajnie kolekcjonować takie pamiątki na ręce. Magnetyczna bransoletka to jest coś fajnego dla drugiej połówki. Jeżeli macie dziewczynę bądź chłopaka, możecie zarówno sobie, jak i jej sprezentować taką bransoletkę, którą się nosi i po przybliżeniu ze sobą, ich ze sobą, łączy się taki magnesik. To jest mega urocze. Ja na przykład jakbym miała chłopaka, to na pewno bym sobie i jemu takie coś kupiła. Jakaś ciekawa gra planszowa, jest tego naprawdę dużo, od Monopoly po Scrabble i jakieś inne rzeczy, no znajdziecie tego pełno, choćby w Empiku. Gry karciane, też jest ich bardzo dużo, Uno, zwykłe karty, jakiś double, no masakrycznie tego dużo jest. Lakiery do paznokci. Zestaw startowy do robienia hybryd. Zestaw do robienia gorącej czekolady. Elektryczna szczoteczka saniczna, która służy do mycia twarzy. Peeling do ciała, może być też taki domowej roboty, jakoś ładnie zapakowany, też się świetnie sprawdzi. Pomadki nawilżające do ust, może też być jakiś zestaw takich pomadek. Roller do masażu twarzy. Zestaw do masażu, na przykład taki antycelulitowy albo jakieś takie zasysające pompki, no jest tego naprawdę dużo. Jakaś taka ładna opaska na głowę. Jeżeli wiecie, że jakaś osoba marzy o jakichś butach, to możecie na przykład ze znajomymi bądź z jakąś rodziną złożyć na jakieś fajne buty. Kolejny droższy prezent jest to Apple Watch. A jeżeli wiecie, że jakaś osoba ma Apple Watcha, to możecie kupić na przykład takie bransoletki do niej. To są różne kolory i wzory i materiały. Hamak, taki na przykład do pokoju, bądź jakiś bujak, huśtawka, takie rzeczy fajnie. Jeżeli ktoś ma miejsce w pokoju, to fajnie sobie coś takiego zamontować. Żele antybakteryjne, w ostatnich czasach w sumie, no, dość potrzebne. Okulary przeciwsłoneczne, takich jest naprawdę dużo, mogą być wyższe, bądź niższe półki cenowe. Inhalatory, takie coś też w sumie byłoby spoko na prezent. Ja takie coś kupiłam sobie jakiś czas temu i powiem wam, że jest to fajny gadżet, który dodatkowo ma w sobie różne substancje odżywcze. Case na słuchawki, jeżeli ktoś na przykład ma AirPodsy, możecie wyszukać mu jakiś fajny case. Bądź słuchawki, czy też takie na kabelku, czy też takie nauszne, douszne, AirPodsy, na co wasz budżet pozwala. Bullet journal, czyli taki jakby dziennik, oprócz tego możecie kupić kalendarz, jest tego też mega dużo na już 2021 rok, także to też by było fajnym prezentem. Podgrzewacz wosku, taki do depilacji, to też się może fajnie sprawdzić z racji, że jakby większość dziewczyn goli nogi, a taki wosk
wydaje mi się, że mogły być po pierwsze jakimś fajnym takim gadżetem, który ułatwia, jednak nie trzeba to wtedy robić tak często, a jest to też coś fajnego. Jakieś cieplutkie dresy. Gumki do włosów, tak zwane scrunchies, jest ich też mega dużo w sieci. Deskorolka, fiszka, deska elektryczna, jakieś hulajnogi, to też się fajnie sprawdzi. Jakiś słodki pluszak, pluszaków też jest bardzo dużo, ja na przykład tutaj mam takiego Mikołaja, tam mam słonia z Ikei, także wydaje mi się, że takich pluszaków też możecie znaleźć sporo wszędzie. Markery, zestaw markerów, jeżeli osoba interesuje się rysowaniem, to takie coś też się fajnie sprawdzi. Pędzle do makijażu. Każda baba lubi mieć dużo pędzli, umówmy się, każda baba lubi mieć dużo pędzli. Ja lubię mieć dużo pędzli, żeby móc w czym wybierać, także zestaw pędzli byłby fajny. Tak samo możecie kupić gąbki do makijażu, bo ich również nigdy nie zawiela. One się bardzo szybko brudzą, niszczą, więc przydadzą się. Stojak na toaletkę, na przykład taki na biżuterię albo jakieś takie pudełeczko ładne. Wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądać. Comfy, czyli taki jakby wielki, ogromny sweter, bluzę, taki plusz, który zakłada się, jeżeli ktoś ma zimą, zimny dom, zimno ma w domu ogólnie, to takie coś fajnie się sprawdzi. Jakieś fajne naklejki, ładna zimowa pościel. Peel Message. Odkryłam to w sumie do niedawna, ale jest to coś mega uroczego. Po prostu są to jakby takie wiadomości w takich mini tabletkach. Nie muszą też być tabletki, mogą tak po prostu być wrzucone. I osoba, która dostaje taki prezent po prostu, gdy ma gorszy dzień, bądź może nawet codziennie otwierać, wiadomość od Was. Za co na przykład go lubicie, co w nim doceniacie i tak dalej. Maseczki, peel-off, jak i te takie zwykłe nakładane, też się babom przydadzą. Jakiś ładny portfel, bądź jakiś ładny card holder. Breloczek, świąteczna piżama, pierścionek, bądź zestaw pierścionków. Pasek, czytnik do książek, do e-booków. Też fajna sprawa, jeżeli ktoś lubi czytać książki i kupuje ich w ogromnych ilościach. Woski do kominka oraz sam kominek. Ładna bielizna. Bezprzewodowa ładowarka. Projektor gwiazd, taki, że w całym pokoju oświetli się piękny sufit. Takie wielkie spinki, klamry do włosów. Coś takiego też jest ostatnio bardzo modne. Maski i tutaj mam na myśli maseczki, które ostatnio musimy nosić 24/7, jeżeli jesteśmy poza domem. Jakaś fajna świąteczna czapka. Takie coś ostatnio też znalazłam, jak macie tutaj po bokach. Są to takie płytki z piosenkami Spotify'a. Możecie to dostać na zamówienie w wielu miejscach lub zrobić samemu. Wybieracie waszą, bądź waszą i waszego przyjaciela, bądź koleżanki, bądź siostry ulubioną piosenkę, dodatkowo dajecie zdjęcie i fajnie to wygląda i jest to ładna dekoracja na ścianę. Kupon na tatuaż. Jeżeli osoba od dawna chce sobie zrobić tatuaż, to czemu by nie kupić takiego kuponu? Jakaś fajna, puchowa kurtka. Jeżeli ktoś lubi gotować, to wydaje mi się, że fajnie mu się też sprawdzą zestawy kuchenne. Netflixa czy Spotify'a też fajnie kupić, zwłaszcza jeżeli ktoś od dłuższego czasu bardzo chce to kupić, a cały czas się zastanawia, to wydaje mi się, że można mu opłacić taki rok i po prostu dać mu w prezencie coś takiego. Popsockety, czyli takie jakby dodatki do telefonu, które pomagają Wam trzymać telefon. Termofor na zimne bądź okresowe dni. Zestaw dżemów. Fajna sprawa. Kapcie świąteczne bądź też nieświąteczne też się fajnie sprawdzą na zimne dni, gdy podłoga w domu jest lodowata. Jakiś ładny szalik, jakieś ładne rękawiczki. Można też zrobić własnoręcznie bilety, tak zwane bilety na różne rzeczy, na przykład bilety na masaż, bilety na wyjście do kina, bilety na posprzątanie całego domu, bilety na darmową kawę i tak wiecie, różnego tego typu rzeczy. I ostatnim pomysłem są płyty ulubionego wykonawcy. A więc co, moi drodzy, dajcie znać, czy taki filmik Wam się podobał. Powiem Wam, że trochę się naszukałam tych pomysłów, trochę ich na knapo wymyślałam. Jeszcze te zdjęcia, które widzieliście tutaj po bokach, też długo ich szukałam. Także dajcie znać, czy coś takiego Wam się podobało, jeżeli tak i będziecie chcieli więcej tego typu odcinków. Oczywiście subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, a my się widzimy już niedługo. Do następnego i cześć!